bardzo miło, że tutaj jestem. Zamierzam Państwa wprowadzić w pokaz, który będzie o 20. Będzie to prezentacja materiałów archiwalnych, właśnie archiwalnych, z zasobów Centrum Sztuki WRO. Materiały zostały wybrane według bardzo prostego klucza, to znaczy są to zapisy akcji, działań, performance'ów, tego, co nie pozostawia śladu materialnego. Nie zostaje obiekt, dzieło sztuki, materialne, produkt jakiś. To jest moment w czasie, który można udokumentować albo nie. Jak mamy szczęście, to nie jest udokumentowane i o czymś takim zamierzam powiedzieć. Pierwszy materiał, jaki zobaczymy, to będzie performance Audio Ballerina z takiej grupy baletowej austriackiej, która wykorzystuje ubieralne systemy elektroniczne na tancerkach. Te tancerki wystąpiły, te systemy elektroniczne, co jest też ważne, generują dźwięki, czyli nie tancerki tańczą do dźwięku, ale dźwięk pojawia się przy okazji tego, że ktoś się rusza. Performance odbył się na wrocławskim rynku, kiedy ten rynek był remontowany, był w zasadzie zamknięty. Może rynek to nawet jest zbyt mocno powiedziane, w tym momencie, kiedy to się działo, był to rodzaj budowlanego wykopu. Następny materiał, performance Władysława Kaźmierczaka, Crash, to jest coś, co działo się w studiu telewizyjnym wrocławskim. To jest w ogóle istotne, że ja też dobierałem te materiały pod takim kątem, aby pokazać, co się może wydarzyć, kiedy się zderzają bardzo różne światy. Na przykład artystyczny underground z oficjalnymi mediami, albo, co zobaczymy później, jeszcze biznes z czymś, co jest zupełnie z biznesem sprzeczne. Kaźmierczak, oprócz tego, że generalnie wystąpił jako performer na żywo, co było wtedy dosyć w 1994 roku szokujące, to jeszcze w telewizji, to jeszcze oprócz tego wykorzystał materiały z pierwszego dnia wiosny we Wrocławiu. W 1994 roku we Wrocławiu w czasie pierwszego dnia wiosny, być może ktoś o tym wie, wybuchły zamieszki, ponieważ wagarowicze wyszli wagarować i świętować ten pierwszy dzień, służby porządkowe postanowiły zaprowadzić porządek. Jakby, jeśli ktoś się zastanawia dlaczego, to po prostu dlatego, że mogli. Mieli do tego technologię i odpowiednie prerogatywy. No i co, do czego to doprowadziło, to zobaczymy po 20. Ja mogę tylko powiedzieć, że ja jako dzieciak, biorąc udział w tych zamieszkach, postanowiłem przeprowadzić się do Wrocławia, bo uznałem, że to jest coś, co jakoś konweniuje z moją energią wewnętrzną. Następny performance również w przestrzeni publicznej, ale już nie tak konfrontacyjny. To jest artysta właściwie z Chin, który przez Hongkong, Stany Zjednoczone trafił do Japonii, a chyba teraz wrócił znowu do Stanów. Eric Hsu, naprawdę bardzo ciekawy artysta, od dawna zaprzyjaźniony z WRO. I zobaczymy takie jego działanie, kiedy on wędruje przez przestrzeń miejską, jak przebrany za aparat fotograficzny. Czyli jest taką żyjącą kamerą dokumentującą to, co się dzieje. Później Kormorany, epizod Dym. Pewnego razu podczas koncertu wrocławskiego zespołu Kormorany zepsuła się maszyna do dymu. Ta maszyna wypełniła dymem cały klub, a potem całą ulicę. Trzeba było wszystkich ewakuować. Przyjechała straż pożarna. Publiczność postanowiła przejąć wóz straży pożarnej. Zobaczycie, co tam się dzieje. Nie będę opowiadał precyzyjniej. István Kantor, kolejny bardzo ważny dla nas artysta. Chyba najbardziej znany z takiego działania, kiedy on pojawił się w MOMie i zachlapał ścianę własną krwią w proteście jakby przeciwko sytuacji artystów i sztuki. My go umieściliśmy, jest taki antyestablishmentowy. My go umieściliśmy w domu towarowym Renoma, najważniejszym domu towarowym we Wrocławiu, w miejscu po zbankrutowanym sklepie odzieżowym. Wykonał tam bardzo ciekawe działanie, którego fragment zobaczymy. Po Kantorze Jaron Lanier, twórca terminu rzeczywistość wirtualna i też autor szeregu komponentów tej rzeczywistości, na przykład rękawicy danych. Jak się zdążyłem zorientować, wielu z Państwa się bardzo interesuje rzeczywistością wirtualną. Pomyślałem, że taki materiał, kiedy Jaron Lanier wystąpił w studiu telewizyjnym we Wrocławiu w ramach WRO, prezentując koncert na rzeczywistość wirtualną jako muzyczny instrument, czy właściwie zestaw takich instrumentów, może być dla Państwa w jakiejś mierze inspirujący. Potem nieco inna praca, The Point Is Jarosława Kapuścińskiego. To jest taki bardzo minimalistyczny, laptopowy performance oparty o książkę Wasilija Kandyńskiego, która po polsku chyba jest przetłumaczona jako punkt, linia, płaszczyzna.
To będzie taki, powiedzmy, odpoczynek. Później też kolejny muzyczny performance, znowuż ze studia telewizyjnego. Tibor Szemzo, filmowiec i jazzman o korzeniach węgierskich, wykonał taki improwizowany utwór na podstawie, czy jakby bazujący, inspirowany traktatusem Wittgensteina. Myślę, dosyć szczególna forma i też warto się jej będzie przyjrzeć. A po Tiborze również jeszcze jeden element muzyczny, ale zupełnie inny, Marcina Krzyżanowskiego, Szaleństwo i spustoszenie. Znowuż takie bardzo jakby działanie mocne, w pewien sposób znowuż konfrontacyjne, a jakby próbujące wyłamać pewne ramy tego, co można w telewizji pokazać. To jest działanie na amplifikowaną wiolonczelę i tancerkę. Następnie komunikatory Arkadiusza Bagińskiego. To jest sabotaż przestrzeni miejskiej, zastąpienie tego, co jest zwykle w sygnalizacji świetlnej, tych obrazków z ludzikami, zupełnie innymi obrazkami. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I na koniec projekt w pewien sposób i performatywny, i filmowy. Andrzej Ustinow, film noir. To był taki projekt, który polegał na tym, że publiczność, uczestnicy właśnie wydarzenia zostali wyprowadzeni poza miasto w takie chaszcze na suburbiach. Tam odbyła się projekcja filmowa. Projekcja polegała na tym, że jako, że jest to film noir, czyli mroczny, dosłownie mroczny, projektor filmowy wyświetlał po prostu czarny kadr tak długo, aż skończyła się w nim ropa. Zbierając teraz to wszystko w całość, to, co my chcemy pokazać, to są istotne same w sobie dokumentacje z różnych wydarzeń. Jak wspomniałem, one mają szczególny charakter, bo poza tymi dokumentacjami i doświadczeniem osób, które brały w tym udział, nic nie zostało. Tutaj nie chodzi o to, że budujemy jakąś specjalną technologię na przykład i pokazujemy w jakiejś specjalnej jakości to, co się działo. Pokazujemy to tak, jak to było zarejestrowane, a potem digitalizowane. To jest trochę też historia digitalizacji w ogóle samej w sobie, ale najważniejsze jest tutaj to, aby pozwolić tym sytuacjom mówić samym w sobie. To są chwile, momenty, sytuacje. Co jest najważniejsze w sytuacji? Uczestnictwo. Dziękuję.